Dzień dobry moi drodzy, na początku muszę was ostrzec, że czeka nas dziś wyjątkowo długi odcinek. Dawno już nie było tak bogatego w gorący news tygodnia w świecie Microsoftu, a to oczywiście za sprawą konferencji Ignite 2019. Nie przedłużając niepotrzebnym wstępem, zaczynamy. Ale zanim wyjdzie intro, to zachęcam was do zostawienia subskrypcji na naszym kanale i włączenia powiadomień, dzięki czemu nie ominie was żaden news. Okej, startujemy. Zaczynamy od zdecydowanie najgorętszego tematu konferencji, czyli nowego Microsoft Edge. Poznaliśmy już datę jego premiery, która nastąpi 15 stycznia 2020 roku. Microsoft udostępnił w kanale beta testów wersję Release Candidate, czyli to już naprawdę ostatnie szlify. Od strony technicznej i wizualnej przeglądarka jest już praktycznie gotowa. Właśnie poznaliśmy nową ikonę Edge'a. Nie jest to już literka E, tylko coś na kształt kolorowej niebiesko-zielonej fali. Odwołuje się do czynności, którą każdy z nas wykonuje codziennie w sieci, czyli do surfowania. Oczywiście jest to kwestia gustu, ale nam się ta ikona bardzo podoba. Niektórzy widzą tutaj podobieństwa do kapsułek do prania, albo doszukują się podobieństw do ikony Firefoxa. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Najciekawsze komentarze nagrodzimy zestawem redakcyjnych gadżetów. Z nowym wizerunkiem wiążą się też ulepszenia samej przeglądarki. Edge od zawsze był całkiem zwinną przeglądarką, a teraz Microsoft zapewnia, że jego nowa wersja jest jeszcze szybsza. W ciągu minuty obsługuje 55,6 przebiegów renderowania testowej strony, jest więc o prawie połowę szybsza od swojej poprzedniczki. Jak już wiemy, jest to pierwsza przeglądarka Microsoftu dystrybuowana niezależnie od systemu Windows i dostępna na inne platformy i systemy. Jest to całkiem niezależny od Windowsa byt. Wiemy też na pewno, że trafi nie tylko na poprzednie wersje systemu Windows, począwszy od Windows 7, ale również na Windows Server, macOS i Linux. Okej, to tyle jeśli chodzi o przeglądarkę Edge. Przejdźmy teraz do Windowsa. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że 20H1 pojawi się wcześniej niż sądziliśmy. W tym tygodniu pojawiły się aż 3 aktualizacje 20H1, w tym aż 2 rewizje kompilacji 19.0.13, która została też udostępniona w formacie ISO. Dopiero build 19.0.18 wprowadził kilka nowości związanych z wyszukiwarką. Otrzymała ona pewne poprawki wizualne, ale przede wszystkim pojawiły się tutaj 4 odnośniki do szybkiego wyszukiwania. Pogody, najważniejszych wiadomości, wydarzeń historycznych z dzisiejszego dnia oraz nowych filmów w okolicy. Niestety opcja ta jest dostępna na razie tylko w USA, ale gigant obiecał, że wkrótce zostanie udostępniona globalnie. Nastał koniec pewnej epoki dla testerów Windows 10. Microsoft postanowił zamknąć na dobre Skip Ahead. W ramach przypomnienia był to specjalny tryb szybkiego kręgu aktualizacji, który pozwalał przeskoczyć do następnej wersji systemu Windows. W obecnej sytuacji byłoby to 20H2. Mam za to świetną wiadomość dla każdego, kto opłakiwał koniec OneNote 2016, który miał pójść w odstawkę na rzecz OneNote UWP dla Windows 10. Niespodzianka! Na Ignite 2019 Microsoft przyznał się do błędu i ogłosił, że OneNote 2016 będzie nadal rozwijany i utrzyma wsparcie aż do 2023 roku. Dobra, skoro OneNote 2016 nie umiera, to najwidoczniej OneNote UWP musi umrzeć. Otóż nie. Wygląda na to, że ten status quo zostanie utrzymany i obie aplikacje będą rozwijane równocześnie. Przynajmniej przez jakiś czas, bo ten stan jednak nie potrwa wiecznie. Teraz pora spojrzeć w przyszłość w kontekście pakietu Office. Zapowiedziana na konferencji Build 2019 Microsoft Fluid Framework wkroczył właśnie w fazę poglądową. Co dokładnie oznacza i jakie możliwości daje nam ten framework? W dużym uproszczeniu jest to Office przyszłości, w którym nie ma znaczenia na jakim urządzeniu pracujemy, a bariery między aplikacjami zostały zlikwidowane. Ma to znacznie uprościć pracę i współpracę nad dokumentami, które mają mieć postać prostych modyfikacji bloków. Jeśli już jesteśmy w przyszłości, to przez chwilę tam zostańmy. Na konferencji Ignite zapowiedziano kilka szczególnie ciekawych nowości związanych z Excelem. Już wkrótce pogadamy sobie z nimi zupełnie jak z człowiekiem, bo będzie rozumiał nasze zapytania formułowane w języku naturalnym. Będzie to element testowanej właśnie funkcji Ideas, czyli pomysły. Będziemy mogli mu zadać pytanie na przykład, jaka była sprzedaż oprogramowania w zeszłym miesiącu, a Excel odpowie nam podając odpowiednio sformatowane dane, na przykład w postaci wykresu. Jest niestety jeden minus, który w sumie nie dziwi. Funkcja ta działa jedynie w języku angielskim. Kolejną ciekawą rzeczą, którą Microsoft zaprezentował na konferencji Ignite, jest nowa funkcja usługi Microsoft Stream. Stream w dużym skrócie to taki YouTube dla biznesu. Nowa technologia Voice Enhance potrafi wyeliminować z wideo niepotrzebne hałasy, na przykład dobiegające z budowy. Wszystko sprowadza się do jednego przycisku i działa wyjątkowo sprawnie. Użytkownik, który ogląda takie wideo, może w locie włączać i wyłączać tłumienie hałasu. Pozwala to skupić się na przekazie i ułatwia jego odbiór.
Rozszerzono też listę języków, dla których dostępna jest funkcja transkrypcji. Niestety nadal nie znajdziemy na niej języka polskiego. Hey folks, got your messages. I'm looking into the unit failure. We will have a permanent fix rolling out shortly, but in the meantime, we've come up with a workaround. Współpraca, jaką nawiązali Microsoft i Samsung, była dla wielu zaskoczeniem. Od teraz usługi Microsoftu będą pełnić ważną rolę na urządzeniach koreańskiego giganta. W ramach tej współpracy Samsung postanowił zamknąć swoją usługę chmurową Samsung Cloud, dostępną na urządzeniach Galaxy, i zastąpić ją aplikacją OneDrive, która teraz będzie służyć m.in. do synchronizacji zdjęć. Microsoft w przeszłości wchodził już w różnego rodzaju sojusze. Współpraca Microsoftu i fińskiego giganta Nokia nie skończyła się dla obu stron zbyt dobrze. Teraz Nokia już stała z kolan, choć do dawnej potęgi jej daleko. Mogłoby się wydawać, że porażki Windows Phone i serii Lumia były dla obu gigantów sporą nauczką i już nie będą chcieli więcej ze sobą współpracować. Najwyraźniej nic bardziej mylnego, bo właśnie ogłoszono zupełnie nowe partnerstwo obu tych firm. Tym razem skupia się m.in. na sferze biznesowej, przemysłowej, rozwoju sztucznej inteligencji, technologii chmurowych i IoT. Współpraca ta ma na celu przyspieszenie cyfrowej transformacji i adaptacji przemysłu 4.0 wśród dostawców usług komunikacyjnych i przedsiębiorców. Jako konsumenci efektów tej współpracy raczej nie poznamy, ale może to i lepiej. Miejmy nadzieję, że to porozumienie będzie bardziej udane od poprzedniego. Jeśli już jesteśmy przy innowacjach, to Microsoft zapowiedział prawdziwą rewolucję, jaką jest zupełnie nowy nośnik danych. Projekt Silica to super wytrzymała szklana płytka, która pomieści spore ilości danych. Nośnik ten był poddany różnego rodzaju testom wytrzymałościowym, m.in. został ugotowany i upieczony. Oczywiście, to nadal delikatne szkło, ale kwarc zdecydowanie lepiej znosi niskie i wysokie temperatury w przeciwieństwie do klasycznych dysków. Zresztą nośnik ten niekoniecznie będzie wykorzystywany powszechnie na rynku konsumenckim. Został stworzony bardziej z myślą o różnego rodzaju archiwach i bibliotekach, gdzie przechowywane są duże ilości wyjątkowo cennych danych, które mogą być zniszczone przez pożar albo powódź. Na koniec nieco rozrywki w postaci świetnie zapowiadającego się Minecraft Earth. Na konferencji Ignite mogliśmy zobaczyć, jak działa zakotwiczenie przestrzenne, które pozwala umieszczać wirtualne obiekty w rzeczywistym świecie. Wykorzystano w tym celu wiele nowatorskich technologii chmurowych, w tym Azure Spatial Anchors, aby zmienić świat rzeczywisty w wirtualne pole gry. Minecraft Earth jest dostępny na Androidzie i iOS w wersji preview w wybranych regionach, ale niestety w Polsce jeszcze nie. To tyle w tym 90. już odcinku, to był tydzień z Microsoft. Zbliżamy się powoli do okrągłego 100. już odcinka. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Hej!